Wciśnij dowolny klawisz. Wcisnąłem. Trzeba napisać, że klawiatura. Violence, coś tam, coś tam. Czekam sobie na wynik teściku na popularny wirus i teruję budowanie domków w gierce i do przodu, a tam? A zajebiście, wczoraj zaprogramowałem Weapon Orb Decay system, który na razie jest niewytłumaczony, co to jest. Niech to będzie tajemnica. I gram w gierki. Nie wiem, czy opowiadanie fabuły w dwóch linijkach tekstuje, to jest dobry pomysł. No właśnie. Właśnie, nie mać fabuły. Taki grach to... Od razu powinien być przycisk play. Tu są jakby jakieś opcje, cokolwiek. Wybierz twoją klasę. Załóżmy, że strażnik. Znalazłem. Dynamiczny ogranicznik, stała blokada. V-Sync. Tryb okienkowy, rozdział, włączaj grę, oświetlenie wysokie. To jest jakiś ich własny silnik? No, zablokuj. Jak mam grać bez tego? Mysz, celuj i strzelaj. O nie. Ale długie przeładowanie. Muszę wyrzucić magazynek, po czym dopiero muszę strzelić. Znaczy, przeładować, a dopiero potem mogę strzelić, jak na VR-ze. Ale dziwne. A, jak nacisnę w niebieski krążek, to mogę pewnie szybciej przeładować. A, widzisz. Mądre. Nie mam magazynku. Co teraz? R2000 kwaśny DMR. Damn, ta gra ma skiny.
Jakaś dziwna ta grafika. Nie wiem, nie podoba mi się. Takie gry mobilne mi trochę przypomina. Z przeglądarki jakieś. Ty, ja mam tu broń jeszcze jakąś. Tylko musiałem scrollować. Double damage. Słucham? A nie masz? No to czemu nic nie mówisz? Wodę. A co się stanie dalej? Nie wiem. No, w ogóle dzisiaj test lasagne. Agnieszka kupiła dzisiaj lasagne z Kauflanda. Wzięliśmy lasagne z Biedronki. I z tego co ja kojarzę, jadłem też lasagne z Lilla, którą kiedyś Piecyk polecał. I muszę przyznać, że chyba ta mi najlepiej smakowała. Chociaż z początku nie wyglądała na taką. Która? Ta z Kaufa. Tak mi się wydaje. Ona była taka fajna, taka mięciutka. Tylko miała mało mięsa, to prawda. No, bo miała dużo tego sosu, ale była miękka. No ale sos był dobry. Staniam, by strzelać dokładnie. No dobrze. Próbuję klikać jeden, żeby zmienić na snajpę, a to coś aktywuje. Skrzynie zawierają rozmaite przedmioty oraz bronie w trzech poziomach rzadkości. Dobrze, nienawidzę tutoriali, które zatrzymują grę. To jest najgorsza rzecz, jaką możesz zrobić jako game developer. Proszę się uczyć na błędach. Nikt nie lubi, gdy ktoś zatrzymuje ci grę. Nawet mama. Co to jest i dlaczego nie mogę tego podnieść? A, F. Supa 90! Ale mam loadout, bitches. A czemu oni stoją w miejscu? Tak dla treningu. W ogóle gra jest po polsku, a... W nie, jakaś czcionka nie ma polskich znaków. No, trzeba będzie następnym razem tak zrobić. Kurde, fajny by był taki Hotline Miami roguelike. Tak mi się wydaje. O! Wygrała się. Dobrze, mam naleźć. Okay.
Byłabyś goła za mną na streamie? Co? Byłabyś goła za mną na streamie? Tak. Damn. To nie na tym serwisie. Roglej, gdzie giniesz na hita, nice. Nie no, nie musiałbyś ginąć na hita, nie? Ale chodzi mi, że mechanicznie, żeby to było jak hotline. Że włamujesz się do różnych pomieszczeń, nie? Czy tam pokoi? Czy tam pięter? Załóżmy, że jeden świat to jeden wielki wieżowiec. Czemu to są jakieś klocki Lego? Znowu kliknąłem jedynkę przez przypadek. Chciałem broń zwić. Ja nie używam scrolla, bo mi scroll źle scrolluje. To jest w ogóle jakaś mapa? Alarm, parcerniki, chrono wysłane. Ja nie wiem, gdzie iść w ogóle. Czy ten niebieski pasek na dole to jest mój exp? Tak, jak Call of Duty normalnie. Dobra, ale coś mi tu nie gra. Po pierwsze, dlaczego gra jest taka głośna, a muzyka jest taka cicha? Mam jakieś granaty? PPM mam. A, PPM to jakiś błysk. To na pewno jest roguelike? Czy to jest proceduralnie generowane? Mam jakieś trzy pigułki. Nie wiem, gdzie mam iść w ogóle. Wszędzie jest pozamykane. Game crashed, lol. Czekaj, ja gram multiplayer? Ja mam w ogóle jakiś XP booster chyba. Jakiś XP mruga w dolnym prawym rogu. Zblokowano nowy poziom. Mocny strzał. Nie no, snajpa to tu jest zupełnie. Jak nie ma Fog of War'a. Ups. Nice.
Nie wiem, co robią moje skille. Nie mam tego pojęcia. Teleporter łowcy. Kupić? Połączenie energii. Kontrola rakiet. Przekaźnik orbitalny. Nie wiem. Załóżmy, że tak. Wyśnienie w górę. Udoskonalona broń. A, ja mam w te drony strzelać. Kiedy będzie jakaś najbliższa promocja na Steam? Dopiero na Steam Next, nie? Ulepsz przedmiot. Co ty nie powiesz? To ta bateria jakoś strzela z pioruna? Randomową osobę? Ja, ta gra mi się nie podoba, jest taka sobie. Trochę jej nie czuję. Nie rozumiem, dlaczego muzyka jest tak cicho. Jak dałem na maksa. Co? No, dziękuję, Ryzon. Dzień dobry, Ryzon. Dobry wieczór w sumie. Jak tam? Raniki? Nic nie jest przeładowane. Wybierz jeden. Jak? Myszką? Regeneracja. Wolałbym jeden lub dwa wybierać. Zablokowane. Ojej, jam. Ta gra wprowadziła nawet jamming. Nie mam ammo do niczego. Dzisiaj to DR 2.0 był w Monte Carlo z autem z napędem na tył. O! Wybierz jeden. Nie wiem, to. O, albo jakby taki Ruiner był roguelike'iem. Damn, Ruiner też był dobry. Ruiner miał zajebisty klimat. Dobra muzykę. Gameplay był może słabo zbalansowany, ale nawet był fun.
też jest nieprzeładowany? Nie mam jakiegoś granata do rzucania? Co? Nie, te roboty są friendly, jak rozumiem. One cały czas za mną latają. Skrzynka z bronią. Potrzebny klucz. Zablokowano 100 sekund temu. Ulepszona wyrzutnia ognia? Medyk linii frontu? XP mi się kończy. Nie mam ojej, nie mam ammo! Dawaj go! Potrzebny klucz. Ale ja nie mam żadnej z tych broni. Czy ktoś wie, jak powstają te filmiki na DSC, że po jakimś czasie crashuje aplikację? Nie mam pojęcia. Mój Discord to ogólnie odwala taką manianę w ostatnim czasie, że nie wiem, czy nie powinienem go przeinstalować. Bo tak jakby, nie wiem, niektóre ustawienia mi się nie zapisują i co chwilę mi albo zostaje mi permanentnie tryb streamera, albo go nie ma w ogóle. Przykładowo. Więc... w końcu to... nie wiem. Coś poleciało. No nie, kiedyś mnie wyrzucało w momencie, gdy chciałem napisać wiadomość jakąkolwiek. To mnie wyrzucało z Discorda, czy się restartował z automatu, nie wiem czemu. Ale to naprawili w którymś momencie. Ostatni bastion. Generalnie wśród programistów jest takie przemyślenie, że Electron generalnie, taki framework, na którym wiele aplikacji ostatnio bazuje, no nie należy do jakichś zajebistych, jest mocno pobugowany. No i też nie mówiąc o tym, że on bazuje na, jakby nie mówiąc, tak naprawdę robisz aplikację w przeglądarce, nie? Bazującej na Chromium, no to tam w WebKicie.
też robi swoje na niektórych komputerach, jeżeli chodzi o wydajność. Pod tym kątem Electron jest mocno hejtowany. I trochę się dziwię, że takie większe korporacje, kurde, robią rzeczy na Electronie. A nowa aplikacja Xboxa jest na przykład na Electronie. Cały Discord jest na Electronie. SoundCloud kiedyś był, to go przerobili. Jakieś inne. Nie wiem, załóżmy, że modlitwa. Pomodliłem się. Może łatwiej. Wiesz, w dzisiejszych czasach się nie myśli na temat wydajności. W dzisiejszych czasach się myśli na temat, że tego, jak wyciągnąć z gracza jak najwięcej pieniędzy. Tak naprawdę. Dlatego podziwiam Doom Eternal, że id Software jeszcze utrzymało tego klasycznego ducha, że gra musi być zajebiście zrobiona, dobrze przetestowana, poprawić jakieś większe błędy, na które testerzy się napotkali. I zrobić tak zajebisty silnik na Wulkanie, że gra może 1000 FPS-ów nawet uciągnąć, no kurde. U każdego tak naprawdę jest, może ci pójść Doom Eternal.